Tutaj zaczynamy dzisiejszą wędrówkę. Mamy w tej chwili godzinę 5:52. Tu już przyjmijmy, że 5:50, żeby łatwo było później liczyć czas. Przy wejściu jest toaleta i kasa biletowa. I wchodzimy sobie tutaj na szlak. No a ceny już 9 zł za jeden bilet. No ale co zrobić? Pierwsze metry szlaku już za mną. Jestem zaskoczony, bo jestem tutaj sam. Nikogo nie widzę ani przede mną, ani za mną. Także mogę sobie spacerować i słuchać, jak ptaszki ładnie śpiewają. Na ten moment niewiadomą jest pogoda. Nie wiem, czy to się rozpogodzi, czy będzie tak pochmurno. No ale liczę na to, że jak będę wyżej, to trafią się jakieś widoki. Choćby przez chwilę. Zobaczcie jeszcze za mną, jaka piękna łąka. No jest fajnie. Już kilkanaście minut wędrówki za mną. No i jak do tej pory ścieżka była taka dosyć łagodna, no to tutaj już widzę, że się zmieni. I zaczną się schody w górę. I ciągle jestem tutaj sam. Trochę tak schizowo. Będę musiał dużo do was gadać teraz, żeby miśki mnie słyszały z daleka, żeby schodziły mi z drogi. Ogólnie to ten początek szlaku jest raczej lajtowy. Dosyć szybko idę. No jest naprawdę przyjemnie. Jest totalnie dziko, no bo ciągle nie widziałem żadnego człowieka jeszcze na trasie. Także ciekawe, jak długo się to utrzyma. Kurde, no ładnie to wygląda. Fajne są te kolory. Dotarłem już do takiej wiaty. Szedłem tutaj jakieś 50 minut. I pamiętam, że jak byłem pierwszy raz na tym szlaku, jakieś 10 lat temu, to właśnie robiliśmy tutaj postój przy tej wiacie. Ile stąd jeszcze do szczytu? Godzina. No to by oznaczało, że tempo jest niezłe. To ruszamy. Postoju tu nie robię, bo jeszcze jest dobrze. Ogólnie to droga do tej wiaty była taka mega luźna. No a od wiaty w górę już jest bardziej stromo. No i tu już się bardziej męczę. I tak się tu idzie. No niestety to, co teraz widzicie, nie zwiastuje nam jakichś pięknych widoków dzisiejszego dnia. No chyba, że szczęście dopisze. No i zanim tam wejdę, to się rozpogodzi, ale kurde, zdziwiony byłbym. Raczej małe szanse. Wiecie, ja sobie wolny w pracy i nocleg tutaj, no te najbliższe dni, ogarniałem jakoś ponad tydzień temu. No i wtedy patrzyłem na prognozy i miało być ładnie. A jakiś nocleg opłacony, anulować ze zwrotem kasy się nie da. No to kurde, wszystko się pierniczy. Ach, no ale idę w górę. Zobaczymy. Ciągle idę w górę tymi schodkami. Jeszcze jedna taka uwaga i może w sumie wskazówka dla was. Ciągle nie mam tutaj w ogóle internetu. Także ściągnijcie sobie taką aplikację jak mapa turystyczna i na niej możecie sobie ściągnąć te mapy offline. Także widzicie, nawet pomimo tego, że nie mam internetu, no to ona pokazuje mi, gdzie jestem. No i mogę sobie zobaczyć przebieg szlaków, żeby się tutaj nie zgubić. Kurde, patrzcie na to. Kawałek czystego nieba. No jak mi szczęście dopisze, to coś z tej tarnicy jednak będzie widać. Jestem już blisko szczytu. No i to wygląda obiecująco. Najwyżej będę tam siedział, aż te chmury sobie pójdą i coś wam pokażę, żebyście coś widzieli z tego odcinka. Żebyście zobaczyli, czy warto iść na tą tarnicę. No jakie widoki można liczyć, a nie tylko mgłę i kamienie. Kurde, chyba będzie dobrze. Końcówka podejścia na tarnicę. Jakieś takie kurde, lekkie kamyczki. Nic skomplikowanego, ani jakiegoś bardziej męczącego niż ta droga tam wcześniej. Widać już tam krzyż.
Kurde, no i tak sobie siedzę na tym szczycie, już sobie zjadłem, napiłem się, no ale nic tu się nie poprawia. Czasem trochę słońce poświeci, ale nic to tak naprawdę nie zmienia. Tak naprawdę to nawet nie wiem, co robić, bo no, mógłbym sobie schodzić na dół i nie wiem, pewnie dobrym tempem to godzina z haczykiem i jestem na dole, ale i tak nie mam co tam robić, bo dopiero o 14 mogę się zameldować w pensjonacie, w którym mam nocleg, a jest teraz 8. Więc w sumie mogę zejść na dół, siedzieć w samochodzie i czytać książkę. No albo poczekać sobie tutaj. Mieć jeszcze jakąś nadzieję. Kurde, nie wiem. Taki mały update, bo jest już 8:30, więc na szczycie jestem już prawie godzinę. No i ogólnie trochę się przejaśnia. Wprawdzie tempo nie jest jakieś powalające, ale tam za mną już robi się nawet nie najgorzej. Widać, że te chmury ciągle się przesuwają. No może nie jakoś ultra szybko, ale się przesuwają. Kurde, no jest jakaś nadzieja. Siedzę jeszcze trochę i może nawet coś jeszcze z tego będzie. Siedzę już tak godzinę praktycznie sam ze sobą, bo nikogo tu w ogóle nie ma. 4 osoby tylko były przez ten czas, co tutaj jestem. A najlepsze, że nic nie mam, nawet internetu, żebym sobie mógł coś poczytać, popatrzeć. Po prostu siedzę, obserwuję i słucham ptaków. No ale w sumie fajne, bo coś innego. Może w dobie tych smartfonów i internetu brakuje nam czegoś takiego. Jakieś filozoficzne gadki mi się włączyły. Zobaczcie na to. No tam dalej to zaczyna to wyglądać nawet spoko. Żeby te kurde chmury tak trochę szybciej się przesuwały. Trochę wiatru by się przydało. To może by coś z tego było. A tak to może się okaże, że ja tu siedzę, robię sobie kurde nadzieję i tak nic z tego nie będzie. Słuchajcie, jest 9:30, no i zaczął padać deszcz, więc to przejaśnienie, którym się cieszyłem tutaj na szczycie, no to tak naprawdę już chyba był maksimum. Więcej już dobrego mnie tu nie spotka. No jak jeszcze zaczęło padać, no to już w ogóle nie ma szans, żeby to się poprawiło. Więc idę sobie w kierunku tej przełęczy. No i pewnie tym samym szlakiem, którym wchodziłem, szybko zejdę sobie do auta. No a później będę się tu nudził przez resztę dnia. Także niestety dzisiaj pogoda nietrafiona. Mam nadzieję, że pozostałe 3 dni będą lepsze, bo jakby wszystkie 4 były takie, no to w ogóle dramat. Nawet nie wiem, czy taki film wrzucać na YouTube'a, czy nie. No ale cóż, nie zawsze ma się szczęście. Jestem już na przełęczy. Generalnie to pada coraz bardziej, więc nadziei nie ma, że to się poprawi. Także niechętnie, ale schodzę z powrotem na Wołosatę. No jest jeszcze opcja, że może jakby w ciągu dnia się rozpogodziło, to że po prostu wieczorem sobie jeszcze gdzieś pójdę i gdzieś wejdę i coś nagram. Ale chyba i tak mamy szansę. O, teraz po wodzie. Cały szlak widzicie teraz na mapie, do której link umieszczam w opisie. Zachęcam do sprawdzenia innych filmów na naszym kanale oraz do subskrypcji, ponieważ niebawem pojawią się kolejne ciekawe filmy. Obserwujcie nas też na Instagramie i Facebooku, no i do zobaczenia w kolejnych filmach.